Justyna. A jestem Krystian, a to jest nasz van. W tym roku postanowiliśmy spełnić nasze marzenie. Kupiliśmy vana, by przerobić go na dom na kółkach i wyruszyć w podróż życia. Cześć! Witamy was w kolejnym odcinku na kanale The Slow Lifers, gdzie przerabiamy zwykłego blaszaka na nasz domek na kółkach. Tak. W zeszłym tygodniu mówiliście, że podobają wam się nasze życiowe historie, więc idziemy teraz w bardzo szczególne miejsce i pomyśleliśmy, że opowiemy, skąd w ogóle w nas się wzięła pasja do podróżowania. To jest. Dlatego ja was zapraszam, zaraz zobaczycie gdzie i wam wszystko opowiemy, a potem na nasz chaotyczny tydzień. Tak jest. Jesteśmy tutaj w bardzo pięknym miejscu, to jest Jezioro Żywieckie. To jest to, gdzie ja się urodziłam, w małej miejscowości koło Żywca. I około 5-10 minut spacerem od mojego domu jest takie piękne jezioro. Rodząc się w takim miejscu, mając dostęp do takiego widoku, tak naprawdę na porządku dziennym, jak nie wykształcić w sobie pasji do podróżowania. Ale generalnie ja w młodszych latach niezbyt wiele podróżowałam ze względu na środki i na możliwości. Zdarzyło mi się być zespołem regionalnym w kilku miejscach, tak jak na Litwie i we Francji. Udało mi się raz odwiedzić rodzinę w Stanach i udało mi się być w Chorwacji na wakacjach. Ale generalnie sprawa wygląda tak, że mój tata był marynarzem i on bardzo często opowiadał, że na przykład zatrzymał się w porcie na Sri Lance, albo w Singapurze, albo gdzieś w Brazylii i wieźli na statku mango albo banany. Także takie podróże dalekie nie były mi za bardzo obce. One gdzieś tam zawsze były tematem i się przewijały. I dopiero jak ja wyjechałam do Austrii i zaczęłam zarabiać pierwsze swoje pieniądze, pamiętam jak zostałam postawiona przed dylematem, czy pojechać na 5-tygodniową podróż po Azji, do Birmy i Tajlandii, z moim znajomym jeszcze z Krakowa, z uniwersytetu, czy pojechać i kupić sobie samochód. Padło na Tajlandię i to był taki przełomowy moment, który pokazał, że w sumie podróżowanie nawet po Azji nie jest aż takim tematem tabu i nie jest niemożliwe. A ja, jak wiecie, jestem z Krasna. Nie jestem z Żywca, ale moja pasja do podróżowania też się zaczyna z tych okolic. Jak byłem w szkole podstawowej, już chodziliśmy na rajdy, tak zwane, gdzie chodziliśmy po górach i spędziłem też 2 tygodnie w tej okolicy tutaj. Chodziliśmy po Żywiecczyźnie i to było w czasach, kiedy była taka wielka powódź. Skąd jeszcze ta pasja? Myślę, że też mój tata maczał w tym palce. Mój tata, podobnie jak tata Justyny, częściej go nie było jak był, a wiązało się to z tym, że pracował w Austrii. I odkąd poszedłem do szkoły średniej, już wiedziałem, że tak naprawdę chcę tam studiować. Także to było już powolne przygotowanie mentalne. I już pamiętam, jak byłem taki... nie jak Anabelka, trochę starszy, ale stałem w czerwonym dresiku, mam takie zdjęcie, w czerwonym dresie stałem przy metrze i lubię patrzeć na te zdjęcia, skądś coś to zaczęło we mnie kiełkować i jak wyjechałem do Austrii, to już się zaczęło. Wtedy jak już sobie tylko mogłem pozwolić, to wyjeżdżałem do Włoch, kiedyś sobie zrobiłem prezent, pojechałem na miesiąc na Maltę, sam. Też było fajnie. Ale początki też z tych okolic.
nie. Super jest. A teraz opowiemy wam o naszej pierwszej wspólnej podróży. Pierwsza wspólna podróż była taka, że ja uczyłam się na egzamin już po raz trzeci i to był egzamin, który decydował o tym, czy zostaję na studiach w Austrii, czy nie. Już byliśmy z Krystianem razem i on powiedział, że jak ja ten egzamin zdam, zadzwonił do mnie o 3 nad ranem, ja się jeszcze uczyłam i prawie płakałam, że nie mogę i powiedział, że jak ja go zdam, to jedziemy gdzieś na wycieczkę. I właśnie go zdałam i pojechaliśmy na naszą pierwszą podróż do... Wenecji. Chwilę później polecieliśmy, no. Super było. Wracaliśmy tam bardzo często, w sumie raz do roku. I ostatecznie tam się zaręczyliśmy 3 lata później. Ale. Jak ja zaczęłam się z Krystianem spotykać, była taka myśl, że pojadę na pół roku do Chin. Bardzo chciałam tam pojechać, ale nie wiedziałam, jak Krystian na to zareaguje. Bo ja studiowałam język chiński i bardzo chciałam na wymianę pojechać na pół roku. Była możliwość dostać stypendium i polecieć. I Krystian... Jak przyszłam mu o tym powiedzieć, popatrzył na mnie, ja praktycznie obgryzałam paznokcie, co ty na to powiesz. Opowiadaliśmy nawet. Nie opowiadaliśmy. Ojej. I co powiedziałeś? I powiedziałem, jedź Tynka, jedź, pewnie, że jedź. No i pojechała. Mieliśmy początkowo, miałeś przyjechać do mnie raz. A byłem 3 razy. Tak. 3 razy do Chin pojechałem, a żeby było mnie na to stać, to pracowałem na pełen etat. Potem pisałem moją pracę magisterską i w nocy jeszcze pracowałem dla przeglądarki Bing. Tak. Także ogarnęliśmy to. Ogarnęliśmy to, ty zdałeś swoją, zdałeś magistra i tak. Później przyleciałeś mnie odebrać z tych Chin i zakończyliśmy ten mój półroczny pobyt w Chinach. Tak, Justyna tam kończyła swój semestr, wtedy co ja skończyłem swojego magistra i żeby sobie to wszystko ładnie odreagować, pojechaliśmy do Tajlandii na 5 tygodni. Na 5 tygodni jeździliśmy skuterem, bardzo o niskim budżecie, spaliśmy w bardzo, powiedziałabym, fajnych miejscach, jeździliśmy autobusem, bo super było. No w fajnych miejscach, ale nie byliśmy często sami, na przykład były karaluchy, bo wynajmowaliśmy jakieś, wiecie, domki za 25 zł za dobę, ale to była urok. To najwspanialsza podróż i od tej pory, jak byliśmy w Tajlandii, co roku wracaliśmy do Azji na najdłużej jak się dało, najdłużej jak mieliśmy urlopy, więc to było 3 tygodnie, 4 tygodnie, wydając na to wszystkie nasze oszczędności. Także jakby się ktoś nas zapytał, gdzie jest nasze mieszkanie, w tej chwili to jest van, ale gdzie było wcześniej? W podróżach. Tym akcentem zapraszamy was na tego tygodniowego vloga, co zrobiliśmy w samochodzie. Bawcie się dobrze, zostawcie nam komentarz i łapkę w górę i miłego oglądania. Cześć wam, witam was serdecznie już w następnym tygodniu. Jeden z ostatnich tygodni, bo teraz już się zabieramy za kończenie tego vana. Jak widzicie, jeszcze jest trochę roboty, zrobiłem sobie listę. Wczoraj spisałem te wszystkie punkty, przez które muszę przejść, żebyśmy mogli wyjechać. I wcale nie jest ich aż tak dużo. Dzisiaj zajmujemy się dalej łataniem dziur. Tak jak widzieliście, w tamtym tygodniu nie zrobiłem wszystkiego, nie mogłem na przykład zatkać tamtej dziury tam pod łóżkiem, to przyjdzie dzisiaj albo jutro. Ale najpierw zabieram was za obudowywanie tej oto butli. Tutaj przyjdzie jeszcze jedna ścianka, tu przyjdzie jeszcze jedna ścianka i tu przyjdzie jeszcze jedna ścianka. Całe będzie obudowane tak, żeby ta butla była z dala od elektryczności. Tutaj planuję zrobić sobie włączniki światła, także tutaj koniecznie musi przyjść ścianka odgradzająca tą górę od dołu. Także tym się zajmuję dzisiaj, a tym samym zrobię sobie konstrukcję pod moje szuflady, które tutaj przyjdą. Zabieram was ten dzisiejszy dzień ze sobą. Oczywiście, że sobie zapomniałem swojego telefonu i nie mam czego słuchać, ale zrobimy to bardzo szybko. Tak, teraz. Jest! Co dzisiaj nowego? W poniedziałki są nowy podcast This American Life. To jest to czerwona. O, ucieka. Dział zagraniczny.
Dubis auf dem aktuellen Stand, czyli wszystko posłuchałem już. Servus, grüezi, hallo, też wszystko posłuchałem. Także Servus, grüezi, hallo wychodzi we środę. Także słuchamy dzisiaj następną historię z This American Life. Jestem gotowy z tą jedną ścianką. Teraz mi na razie to wszystko schnie, więc to zostawiam już na do jutra. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wyszło. I strasznie dużo mam tutaj takich zygzaków. Sam nie wiem. Troszkę błędów porobiłem, tak jak na przykład tam, gdzie mam... A zaraz wam pokażę. Tutaj tą ściankę sobie już postawiłem. Jeszcze przyjdzie ścianka nad to, żeby oddzielić tutaj górną część, będzie jeszcze prąd od tej dolnej części, gdzie będzie butla. Tu pójdzie jeszcze gdzieś kratka. Kratka z dziurą na zewnątrz, żeby to wszystko ładnie gaz mógł, jeżeli miałby się ulatniać, żeby szedł pod samochód. I tutaj to mi się wszystko klei, ale postaram się wam jeszcze pokazać, jak to wszystko wygląda. Tak to wygląda. Tu mam taki schodek i ścianka. Ten schodek musiałem zrobić, bo dokładnie tam, za tą podpórką, są kurki do zakręcania gazu. Efektów za dużo nie ma, ale są i takie dni. Także teraz na dzisiaj się już zbieram. Widzimy się jutro. Jutro będę jeszcze próbował parę rzeczy porobić. Jeszcze zważę samochód. I we środę wybieramy się do Żywca. W sensie, że został mi jeden dzień pracy w tym tygodniu, a potem wyjeżdżamy. I już jest kolejny dzień. Dzisiaj będziemy kończyć to, co zacząłem wczoraj. I będziemy się zajmować tamtym czymś, czego nie widać. W sensie, że ścianką oddzielającą mój garaż od części mieszkalnej. Tak sobie szedłem tutaj. Zakładałem znowu tą zieloną kurtkę, już jest cała uwalona. I powiem wam, kupowałem tą kurtkę parę miesięcy temu specjalnie do pracy nad vanem. I mam jej dość. Mam jej serdecznie dość. I naprawdę odliczam dni, aż będę mógł ją wyrzucić. Po pierwsze, już się robi troszkę cieplej, co jest super. Po drugie, już kończymy naszego vana, co jest jeszcze bardziej super. I nadchodzi ten dzień, naprawdę małymi krokami, jeszcze parę tygodni pewnie, ale nadchodzi ten dzień, kiedy będę mógł się z nią pożegnać, a to będzie najpiękniejszy dzień. No, po tym jak to wszystko już powiedziałem, leżej mi, więc zaczynamy pracę. To jest bardzo krótki tydzień pracy w vanie, tej pracy, ale były też inne rzeczy. A o tym opowiem wam już za chwilkę. Co, taka ciekawostka. Naprawdę używam gumowych rękawiczek i na te gumowe rękawiczki zakładam sobie rękawiczki robocze. A to dlatego, że na tym zimnie zniszczyłem sobie trochę ręce. Naprawdę zaczęły mi pękać całe wszędzie ręce i miałem całe obolałe. A te rękawiczki zatrzymują wilgoć najwidoczniej i to działa. Możecie się śmiać, ale miałem najwidoczniej delikatne ręce. Przez całe lata pracowałem tylko przed komputerem. Rzadko mi się udawało coś zrobić manualnie, chociaż zawsze to lubiałem. To nie miałem jakby czasu na to. I jak już zacząłem, to sobie zepsułem wszystkie ręce. Wszystkie dwie ręce sobie zepsułem. A to przy okazji się nauczyłem jeszcze robić takie dziury pod skosem od ręki. Są do tego takie specjalne przyrządy, które robią dziurki takie pod skosem, że tutaj wchodzi, tu wychodzi. I są do tego specjalne wiertła, które są węższe na końcu, na śrubkę, i tutaj troszkę szersze, żeby się łepek schował. Wiecie co? Z tym przyrządem naprawdę myślę, że to jest fajne, ale trochę dużo zabawy. Przy tej ilości dziur, które tutaj musiałem wykręcić, musiałem sobie jakoś inaczej radzić, bo bym tu kręcił jeszcze pewnie z miesiąc. Więc nauczyłem się robić coś takiego, że sobie kręcę wiertłem trójką najpierw na wylot, potem wiertłem szóstką, kręcę sobie większą dziurę, żeby mi tutaj łepek od śrubki wszedł, i działa to całkiem spoko.
Z jakiego powodu to jest tak robione, a z jednego powodu to jest po prostu jest to mocniejsze łączenie dwóch materiałów, jak się wkręca tutaj w miękkie drewno od... Jakbym tak wkręcił sobie śrubkę, to ona bardzo szybko wyjdzie, bo tutaj idą wszystkie... Cała struktura drzewa idzie tak w tą stronę i tutaj jakbym wkręcił, to ona po prostu wchodzi pomiędzy tą strukturę drzewa, się tak wbija, a tutaj to przechodzi przez nie i ma więcej materiału do trzymania się. Tak mi to zostało wytłumaczone, tak to tłumaczę Wam. Ma to sens dla mnie, tak robię. A właśnie do wkręcania tych śrubek do takich dziur używam takiego długiego bita. Tym sobie wkręcam. To oczywiście to jest do wiertarki. Pierwszy szablon gotowy. Tak to wygląda. To jest skomplikowane, nie? Ale wyszło całkiem ok. Zobaczymy, czy pasuje. Pasuje? Jak też bym miał tutaj farbę? Wszędzie mam farbę. To był bardzo krótki, długi wieczór. Nie wiem, dla Was pewnie w parę minut, sekund, dla mnie parę godzin, ale mam gotowe, tak na 98% gotową, gotowe to pomieszczenie na moją butlę. Wygląda. Tutaj mam półeczkę, wszystkie kable przechodzą tam. Także nie będzie, kable będą przechodzić przez to pomieszczenie, co jest butla, ale to są kable w całości, tam nie ma żadnego łączenia, przechodzą tylko i idą dalej w peszlach. I tutaj na górze będę miał wszystkie łączniki. Tutaj wyciąłem sobie taką dziurę, żebym mógł zakręcać butle. To wszystko będzie jeszcze uszczelniane silikonem, tak żeby żeby gaz mi nie wychodził do środka. No i jeszcze wentylację będę musiał zrobić, ale tym się zajmę jeszcze potem. Tutaj na tą dziurę będą małe drzwiczki, które będą mógł sobie otwierać, zakręcać butle, zamykać. Taki jest plan. Tutaj uszczelka pójdzie. Nawet mam taką uszczelkę. Także wszystko jest przygotowane tak jak trzeba. Teraz muszę posprzątać ten syf, który dzisiaj narobiłem, bo jutro się tutaj pakujemy i jedziemy. I tutaj się już z Wami pożegnam. Na tym się kończy mój wieczór. Teraz idę się jeszcze spakować. Jutro wstaję rano, ogarnę małą, ogarnę siebie. Justyna skończy pracę i jedziemy koło godziny 1-2 do Żywca. Trzymajcie się i widzimy się już w samochodzie. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pewnie, że kręcę. Patrzcie, jaką Krystian ma fajną czapę. Nie, fajna. Skąd masz takie czapkę? Kupiłem sobie na www.pipi.com. Ciekawa. Jest do kupienia na www.pipi.com. Ale to jest próba generalna Justyny, która robi ostatnio czapki i teraz też i męską zrobiła, którą się dostało. Ale powiedzcie sami, jaka ładna jest ta czapka, jak mi ładnie kolor pasuje. No mi się podoba. Piękna bardzo. Jest. Ja mam taką. Najlepsza. Ale powiem Wam, że na te śniegi, na te mrozy, jak pojechaliśmy sobie taką boczną uliczkę trochę i się zakopaliśmy, naprawdę stanęliśmy. No i to trwało, nie wiem, z 15 razy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i pomalutku się wygrzebaliśmy. Ale się wygrzebaliśmy, no. Całe szczęście. Daję radę, ale crafter ma nadal na tył, nie to co chomik. Będziemy musieli sobie kupić, takie te, ja nie wiem jak się to się nazywa, ale są takie, nie wiem czy są gumowe, podstawki takie długie pod koła, które można właśnie używać jak się gdzieś w zapłocone miejsce.
niedźwiedzie albo ośnieżone. A jeszcze co do czapek, bo to są takie mega premium czapki. A poważnie to na zdrowie. A dziękuję. A poważnie to są czapki z czystej wełny z alpaką. W sensie, że są bardzo ciepłe, bardzo ogrzewają. Ale wełna też reguluje temperaturę. W sensie, że jak jest na przykład tak jak dzisiaj, tylko minus 1 stopień, to wtedy też nie jest w niej za gorąco. Także jakbyś... A właśnie, przy tym wszystkim, jak będziemy przerejestrować samochód, to jeszcze jedziemy do mechanika. Do mechanika jedziemy, żeby naprawił między innymi, słyszycie to? To mój pedał sprzęgła. Skrzypi mi tutaj przez cały czas. Mówiłeś, co jeszcze będzie mechanik naprawiał? Nie wiem. Mechanik będzie przede wszystkim naprawiał układ kierowniczy, bo coś tam, ja się na tym nie znam, naprawdę się nie znam. Kolumny kierownicy, nie wiem, coś tam, coś bardzo drogiego, normalnie kosztuje około 4000 zł. Zbiło mnie to, ale powiedział, że są też takie regenerowane. I taka regenerowana kosztuje 1600 zł i właśnie taką sobie założymy. Dobra, nie zagadujemy Was, tylko odezwiemy się do Was pewnie już jutro, bo jest godzina 15, 16.50, a przed nami jeszcze przynajmniej 3 godziny drogi. Warunki są naprawdę, powiem Wam, super! Super zimowe. Popatrzcie sami. Cześć Wam! Właśnie czekam na przegląd. Nie wziąłem sobie kamery, dzisiaj się filmujemy moim telefonem, także nie wiem jaka będzie jakość. Czekam już około 45 minut i teraz jest moja kolej. Jedziemy, zobaczymy. Wątpię, że mógł sobie to filmować wszystko w środku, jak będzie robiony przegląd, ale na pewno się odezwę i opowiem Wam wszystko, jak już wyjadę. Co? Wszystko jest! Jest przegląd zrobiony! Dobra, jest przegląd zrobiony, jeszcze jeden krok, ostatni krok. To jest pójść do Wydziału Komunikacji i te wszystkie dokumenty tam przedstawić. Oddać to razem z dowodem, oni to potem wszystko przerabiają, nowy dowód wystawiają. Jeszcze myślimy o tym, żeby zmienić tablice rejestracyjne na takie indywidualne. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie, ale to jeszcze jest w toku. No a reszta to już jest naprawdę opcjonalna. Super! Cześć! Witamy się z Wami kolejnego dnia z kolejnego samochodu. Ostatnio. A nie z naszego i nie z Wana. Dzisiaj kibrujemy mamy po różnych samochodach, samochód. Ale mamy przegląd! Mamy przegląd! Ważne rzeczy się dzieją. Fajne dwa projekty wymyśliliśmy, a teraz musimy iść zrobić zdjęcie temu panu. Moje szczęki. Bo jutro mamy dentystę. Jutro. Będziemy wyrywać ósemkę chirurgicznie. Ja wspierać myślowo. I musimy zrobić zdjęcia tej czapki, bo chcemy ją, jak wy oglądacie tego vloga, żeby ta żebyśmy czapka... Żebyśmy nie wstawili tego zdjęcia szczęki na stronę i zdjęcia czapki. Ale super. Ale super, roku. Nie, chcemy zrobić zdjęcia Krystiana czapki i Anabelki czapki, żebyśmy mogli ją wstawić na stronę, że jak wy będziecie oglądać tego vloga, to tutaj ją już będziecie mogli kupić. No to. Wczoraj nam wpadły do głowy dwa super pomysły, o których wam powiemy niebawem. A teraz jedziemy, bo jak słyszycie, musimy już pojechać. No, dookoła. Tak pojeździł. Proszę. Takie coś ze szpinakiem i z serem.
proszę, Anabelko, odcinaj. A tu jest z ziemniakami i z serem i powiem wam, mega dobra. No i jesteśmy, zęby, zdjęcie zrobione, teraz zdjęcia kapelusza i czapek i jedziemy do domu, bo zimno. Udało nam się jak zawsze na Salmopolu tutaj w Bielsku złapać trochę zimy i jest mega atmosfera. Dzień dobry! Cześć, dzień dobry! Witam was serdecznie w kolejnym dniu. Super dzień! Ja lubię dentystę. Nie za bardzo. Nie przyklejaj mi tu etykietki, wszystko dobre. Będzie dobrze. Bardzo lubię dentystę i nic mnie dzisiaj nie będzie bolało. Także, trzymajcie kciuki. Pójdzie bez znieczulenia, jak myślicie? Pewnie, tak. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy poszło bez znieczulenia, czy idzie ze znieczuleniem. Ale wam zafundowaliśmy temat na ten tydzień. Dentysty i dentysty. Chcieliśmy rano iść nagrywać początek filmu, który widzieliście już, ale zobaczcie, jaka jest pogoda na zewnątrz. Nawet wstaliśmy o 5 rano. Muzyka, kawa i jedziemy. Jedziemy. Tell you that I love you 100 times a day. Mikrofon włączony? Włączony. Zęby zrobione? Wszystkie. Może wyjechać w trasę, ale była przeprawa. Była przeprawa, 3 godziny nas trzymali. Teraz pojechaliśmy po kawę i jedziemy nagrać to, co wy zobaczyliście na początku filmiku. A później pokażemy wam jeszcze. Wiecie, jakie było zmartwienie dnia z poranka? Czy będziemy mogli wypić kawę po tym całym piaskowaniu? Pani powiedziała, że możemy, no? Powiedziała, że możemy. Czyli nie, jesteśmy. Nie widzi przeciwwskazań. W Properze w Bielsku, naprawdę bardzo dobra kawa. Inaczej bym sobie nie dał wypiaskować. Nie mógł się napić kawy potem. Jeszcze później wam pokażemy, jakie pokrowce Krawcowa uszyła, bo udało nam się jeszcze odebrać, zanim przyjechaliśmy tutaj do Żywca. Ale zamotany ten tydzień. Strasznie. Ale zamotany ten tydzień. Zamotani my. Ale wiecie co? Przy tym całym zamotaniu ja mam takie głębokie odczucie w środku, że to zaczyna się nagle tak zazębiać, że to był temat tu, temat tam, temat siam, temat sram, a nagle to teraz tak robi tak... Załatwiamy ostatnie sprawy. I będziemy mogli pojechać. I wiecie co? I słońce wyszło. To, co w zeszłym tygodniu pokazywaliśmy wam jako plan, robimy teraz próbę generalną. Trzymaj, Krystian. Odebraliśmy od Krawcowej. Tak jak wam mówiłam, tutaj jest Alufox i w środku tutaj są wszyte magnesy od tej strony. Także jak przyłożymy do szyby... Jest fuksik. Są te całe oznaczenia Alufoxa, ale ich nie będzie widać, bo mamy przyciemniane szyby. Zobaczcie, testujemy, jak to wygląda. I czy się trzyma. Dobry zakup. I dobry wzór zrobiliśmy i że to działa, także możemy wam polecić. Jedno, z czym nie byliśmy pewni i dlatego te magnesy są wszyscy jasne, tak na kwadratowo, było to, że nie wiedzieliśmy, jak Alufox się zachowa. O tych przeszyciach tutaj, tym, tutaj są wszyte magnesy. To z tej strony. Bo to na maszynie obszywała te pani Krawcowa te kwadraciki tutaj. Zaraz wam pokażę spiska, jak to wygląda. I chcieliśmy tak naprawdę przeszyć tak, ale nie chcieli tak dookoła, ale nie byliśmy pewni, czy to się nie przedrze ten Alufox. Ale myślimy, że dałoby radę tak naprawdę. Tak, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo ładnie wygląda, zaraz wam pokażemy. I to już koniec! Jak zwykle tym samym akcentem dziękujemy wam z całego serducha, że z nami tutaj byliście. Cieszymy i oglądaliście. Się.
Dziś w tym tygodniu bardzo chaotyczny vlog, ale w przyszłym mamy nadzieję już po dokańczeniu. Strasznie mnie zagaduje ta kobieta! Tak już ma! Ale w przyszłym strasznie tygodniu... szybko minął ten tydzień. Strasznie się cieszymy, że was widzimy. Jak to tydzień w niedzielę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, a chcielibyście co tydzień tutaj wpadać do nas w niedzielę o 9:00. Kliknijcie sobie na ten mały dzwoneczek, to będzie wam się pokazywało. Powiadomienie, jak będziemy wkładać film, czyli co niedzielę o 9:00 rano. I trzymajcie kciuki, proszę, za przerejestrowanie samochodu w przyszłym tygodniu. To już we wtorek i potem ponagrywamy wszystko, jak to wszystko u nas działało. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć! I tell your friends, I tell your family, I'm gonna